Cześć wszystkim, tutaj Lena i witam was w nowym filmie u mnie na kanale. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym jeszcze nigdy nic nie nagrywałam, a mianowicie w mojej garderobie i to właśnie jej będzie poświęcony cały dzisiejszy odcinek, ponieważ dziś będę robić w niej porządki, a wy będziecie mi w tym towarzyszyć. Niestety co jakiś czas u mnie dochodzi do takiego stanu garderoby, że trzeba po prostu to wszystko wziąć, to co jest, wy jeszcze tego nie widzicie, ale jest... No jest średnio i w szafach też jest średnio, więc po prostu trzeba się za to zabrać przed ten czas, że muszę to zrobić, muszę to wszystko zgarnąć i ułożyć. I ten film będzie też super dla was, ponieważ wy też będziecie mogli wynieść z niego coś dobrego. Jakiś czas temu założyłam konto w aplikacji Less Up i sprzedaję tam swoje ubrania, więc ciuchy, które dzisiaj będę przeglądać, z tego wszystkiego, co tutaj się znajduje, wybiorę też coś, co wystawię na moje konto w aplikacji Less i może coś wpadnie wam w oko i się na to zdecydujecie. Powiem jeszcze trochę więcej o aplikacji, ponieważ jest ona naprawdę bardzo fajna. Sprzedajemy tam ubrania, w których nie chodzimy już za bardzo, które nie są już nam tak potrzebne, ale za to komuś mogą sprawić naprawdę wiele radości, można tam znaleźć dużo bardzo, bardzo fajnych rzeczy i nadać im takie drugie życie i jest to też bardzo dobre dla środowiska. Więc już po obejrzeniu filmu zachęcam was do pobrania aplikacji Less, jeśli jeszcze jej nie macie, i do wpadania na moje konto, ponieważ znajdziecie tam bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Więc teraz już zaczynamy sprzątać moją garderobę, zapraszam was też do wpadania na moje social media, do których linki znajdziecie w opisie. I na dole znajdziecie również link do właśnie tej bluzy, którą mam na sobie, jest to ekologiczna bluza Less. Koniecznie zostańcie ze mną do końca i zaczynamy! Chyba najlepszą decyzją w tym momencie będzie to, żebym wszystkie te rzeczy znajdujące się tutaj jakoś rozłożyła i powiesiła do szafy. Bo żeby było jeszcze lepiej, tutaj na środku znajduje się walizka, z którą byłam w Stanach na wyjeździe, z którego wróciłam 3 tygodnie temu. Ona jeszcze nie dożyła rozpakowania jej, więc właśnie teraz będę to robić. Muszę to wszystko wstępnie ogarnąć i zaraz przechodzimy do konkretnych ciuchów. Na początku zajmę się bluzami i t-shirtami, ponieważ szafa, którą teraz otwieram, właśnie jest na nie przeznaczona, ponieważ mam całą garderobę podzieloną na różne szafy. Ta szafa jest na bluzki, t-shirty i bluzy na dole. Szafa, którą mam tutaj, jest na takie crop topy, bardziej wyjściowe rzeczy, koszule i na dole swetry. Tylko, że wszystko mi pospadało. Tutaj dalej mamy sukienki i takie po prostu dłuższe rzeczy. Następnie spodnie. I jeszcze poza garderobą mam szafę na buty. Pokonałam już pierwszą szafę i już pokazuję wam, które rzeczy z niej wybrałam do sprzedaży. Tutaj widzicie część rzeczy z pierwszej szafy i dodam jeszcze, że większość z nich jest nowa albo praktycznie nieużywana, więc są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Czas na szafę, topy, koszule, swetry. Ale szczerze mówiąc powiem wam, że dawno tak szybko nie poszło mi żadne sprzątanie, układanie i wieszanie, więc idzie nam całkiem nieźle. Szafa za nami i już pokazuję wam, co z niej wybrałam do sprzedaży. I teraz czas na ostatnią szafę, czyli szafę ze spodniami. Będę ją przeglądać i będę wkładać do niej różne spodnie, które tutaj leżą wszędzie. Tutaj mamy gotową szafę ze spodniami. I teraz pokażę wam spodnie, które odłożyłam.
Zrobiłam też dla Was buty, których już nie noszę, bo są na mnie za małe. Więc tutaj mamy Adidasa, Nike'a, znowu Adidasa i Converse. Przeglądałam sobie jeszcze teraz ubrania i stwierdziłam, że fajnie będzie, jak ubiorę się w któryś z nich i pokażę Wam, jak wyglądają na mnie. Jakieś takie różne stylizacje z nich zrobię, więc teraz już mam na sobie pierwszą stylówkę, więc już Wam pokazuję. Kilka takich przykładowych stylizacji i Wy możecie dać mi znać w komentarzach, która najbardziej Wam się podobała, albo w ogóle, które ubrania najbardziej Wam się podobają. I to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dałam radę to wszystko ogarnąć. I pokazałam Wam też rzeczy, które znajdziecie na moim profilu w aplikacji Less. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapek w górę. Wpadajcie też do opisu, ponieważ tam znajdziecie link do właśnie tej bluzy, którą mam na sobie. Jest to ekologiczna bluza Less. A z kodem Lena Less macie 20% zniżki właśnie na tą bluzę. Więc koniecznie wpadajcie do Less App, ponieważ znajdziecie tam na moim profilu dużo super fajnych rzeczy. Teraz już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przesyłam buziaki i do zobaczenia!